Na pewno zdarzyło Ci się usłyszeć, że każda gra jest lepsza z przyjaciółmi. Czy to prawda? Krótka odpowiedź – nie. Dłuższa odpowiedź – może. Człowiek jest zwierzęciem społecznym i niekoniecznie dlatego, że chce, ale bardziej dlatego, że musi. Do przeżycia potrzebujemy innych ludzi, ale nasze relacje są nieco bardziej złożone niż ty umiesz ścinać drzewa, a ja budować łodzie. Wszystkie nawet mało istotne interakcje społeczne tworzą podłoże do wykorzystania naszych faktycznych zdolności. Dlatego właśnie gry wieloosobowe, kooperacyjne i kompetytywne bardzo dobrze wpisują się w nasz instynkt przetrwania. Z tym, że nie każda gra, która ma multi, od razu staje się lepsza. Gdy mówimy o grach wieloosobowych, to pierwsze co nasuwa się na myśl to gry MMO. Żartuję, tak naprawdę to CSGO i Fortnite, ale udawajmy, że tak naprawdę chodziło o MMO. Choć wiem, że spora grupa graczy zaczynała lub ogólnie preferuje WoWa, mój większy tytuł z tego gatunku to Lineage 2, ale wydaje mi się, że lepszym wyborem złego przykładu będzie The Secret World. Szczególnie, że to chyba jedyne MMO, które miało jednocześnie ciekawą fabułę i zagadki, których nie powstydziłby się prawdziwy rasowy RPG. Fancom jeszcze przed premierą stworzył świetny klimat do swojej gry. Dostaliśmy trzy tajne frakcje, Templarów, Smoki i oczywiście Illuminati. Na forum gracze mieli możliwość określić swoją przynależność i dało się wyczuć napięcie pomiędzy członkami tych frakcji. Niestety w samej grze zabrakło jakiejkolwiek głębi wykorzystania tych naturalnie wytworzonych podziałów. Miałem wrażenie, że fajne to są tylko postaci z trailera, a mój bohater wpadł tam tylko podawać kawę. Generalnie to nie jest fantazja, z którą jakikolwiek gracz chciałby wchodzić do gry. No, pewnie wśród nas znajdą się drobne wyjątki. Zamiast utrzymywać wszystko w klimacie tajnych organizacji, zmusić graczy do handlowania informacją, zasobami, mogłyby się pojawić jakieś wady i zalety dla grup mieszanych lub złożonych tylko z członków jednej frakcji. Niestety w rzeczywistości wszystko sprowadzało się do tego, że po mapie biegali ludzie w niebieskich, zielonych lub czerwonych uniformach i każdy był zajęty swoimi sprawami, czasem tylko rywalizując o tę samą grupę mobów. Ten gatunek gier wyrobił u mnie przekonanie, że solo najlepiej gra mi się w trybie multiplayer, bo tylko wtedy mogę zdecydować, aby naprawdę grać samemu. Więc na to, jak odbieramy grę wieloosobową, istotny wpływ ma poziom interakcji między graczami. Myślę, że najlepszym przykładem będzie Keep Talking and Nobody Explodes. To prosta gra, w której jedna osoba ma bombę, a druga instrukcję do wielu modułów, które mogą się w niej znaleźć. Im lepiej gracze opisują to, co widzą, tym większa szansa, że ten pierwszy nie wyleci w powietrze. Gra wymusza interakcję typu gracz-gracz. Jedna osoba musi polegać na kompetencjach drugiej, szczególnie, że jest mało prawdopodobne, aby jeden z graczy rozbroił bombę bez udziału drugiego, szczególnie ten, który ma tylko instrukcję. Mimo, że gracze doświadczają różnych elementów rozgrywki, w trakcie rozwiązywania problemu wymieniają się również doświadczeniami z ich części gry. Tutaj wymuszenie wzajemnych działań na graczach jest dość łatwe, ale zadanie komplikuje się, gdy zmieniają się cele, a świat staje się większy. Portal 2 jest dobrym rozwinięciem poprzedniego przykładu. Gra skupia się na rozwiązywaniu zagadek przy wykorzystywaniu różnych środowiskowych elementów. Tutaj mniejszą rolę odgrywa przekazywanie konkretnych informacji, a ważniejsze są proste gesty, spostrzegawczość i dochodzenie do rozwiązania metodą prób i błędów. Pomieszczenia testowe są tak zbudowane, aby zawsze była wymagana nie tylko obecność drugiego gracza, ale i jego udział w rozwiązaniu zagadki. Gra ma dystans do siebie i została stworzona z humorem. Ty i twój laboratoryjny partner wcielacie się w dwa roboty podobne do M&M'sów, a podczas rozwiązywania zagadek będzie towarzyszył wam głos GLaDOS, głównej antagonistki z singlowego trybu. Od czasu do czasu GLaDOS będzie krytykować wasze działania i próbować podkopać wasze wzajemne zaufanie. Tym bardziej w trakcie gry wrzucenie swojego przyjaciela na minę, powodując jego gwałtowne zniszczenie, wywołuje więcej śmiechu niż frustracji. Gra nigdy nie karze graczy za błędy, więc takie sytuacje zwykle pozwalają się rozluźnić i podejść z dystansem w osiąganiu kolejnych celów. Z kolei komentarze GLaDOS stają się pewnego rodzaju nagrodą za próby działań wykraczających poza schemat rozwiązania. Trochę inaczej relacje między graczami wyglądają w Deep Rock Galactic, w grze, w której wcielamy się w kosmicznego krasnoluda. Tutaj cel mamy jeden, wykopać określoną ilość surowca i nie dając się zatłuc hordom potworów, dostarczyć go na powierzchnię. I tak, to jest w dalszym ciągu jeden cel. Tutaj w odróżnieniu od portalu, krasnoludy różnią się posiadanymi umiejętnościami. No i nie wyglądają jak M&M'sy, a jeśli już, to takie włochate, podniesione z dywanu. Scout ma grappling hook, który pozwala mu dostać się w trudno dostępne miejsca, inżynier może tworzyć platformy, gunner, jak sama nazwa wskazuje, może tworzyć linki pomiędzy platformami dostępne dla reszty drużyny, a driller potrafi szybko tworzyć podziemne korytarze, a także dużo szybciej odkrywa słabe punkty wrogów. Te umiejętności zostały tak zaprojektowane, aby ich efektywność była największa w połączeniu ze zdolnościami pozostałych postaci. I tak na przykład scout, który może się przeciągnąć do praktycznie każdej powierzchni, to jednak potrzebuje inżyniera, który stworzy mu grunt pod nogami. W przeciwnym razie czeka go szybkie zapoznanie się z prawem grawitacji. Gra podzielona jest na misje, można dowolnie wskoczyć do czyjejś rozgrywki, a gdy już się w niej znajdziemy, nie ma realnego powodu, aby nie współpracować. Szczególnie, że wszystkie zebrane surowce idą na wspólne konto. Mimo, że gra nie wymaga całej czwórki do ukończenia misji, to efektywność i komplementarne skille dają graczom silny impuls do współpracy i wzajemnych interakcji. Dla porównania, nieco inaczej to wygląda w Barotraumie. Tam również wcielamy się w konkretną rolę, lecz będąc inżynierem, elektrykiem lub kapitanem, nasze akcje skierowane są w kierunku łodzi podwodnej. Ta z kolei daje feedback, który gracz będzie potrzebny, aby załoga mogła bezpiecznie kontynuować swoją misję.
Cel również jest jeden, jednak łódź podwodna stoi na drodze relacji między graczami. Gra wymaga zarządzania mocno ograniczonymi surowcami, a także dobrą komunikacją i ogarnianiem swojego stanowiska, co też daje sporo satysfakcji. Jednak większość interakcji będzie przebiegać według schematu gracz-obiekt, w tym przypadku łódź-gracz. I choć na pierwszy rzut oka Barotrauma nie różni się od Deep Rock Galactic, to przez sposób, w jaki gracze oddziałują na siebie, oba tytuły oferują zupełnie inny rodzaj doświadczeń. Poziom interakcji ważny jest nie tylko w grach kooperacyjnych. Mimo że w grach PvP celem jest posłanie jak największej liczby graczy do piachu, to istotne staje się, w jaki sposób to robimy. Różne rodzaje broni lub skilli dają graczowi charakterystyczne dla swojej klasy doświadczenia. Jeśli jednak wyjdziemy poza schemat, że strzelba czy kula ognia jest dobrym remedium na jeszcze poruszającego się gracza, zaczniemy sięgać po inne, na przykład środowiskowe rozwiązania. Choć celem w dalszym ciągu jest ubicie gnojka po drugiej stronie celownika, to rozszerzając paletę śmiercionośnych rozwiązań, zwiększamy również poziom interakcji między graczami. I tak, debugowanie zwłok przeciwnika to też rodzaj interakcji, szczególnie gdy ten może sobie to dobrze obejrzeć na kilkamie. Może to nie główny, ale na pewno jeden z kilku powodów, dla których Fortnite, choć bardzo nie chciałem o nim wspominać, stał się tak popularny. Bo dzięki surowcom, pułapkom i budowaniu, gracze dostali więcej niż standardowe środki do walki z przeciwnikiem. Na koniec zostawiłem sobie Stardew Valley. O tym tytule zrobię osobny film, mimo że zainspirował mnie do stworzenia tego materiału. Od jakiegoś czasu gram regularne sesje w tryb z przyjaciółmi i zacząłem zauważać, że doświadczenie z gry na multi praktycznie nie różni się od tego dla pojedynczego gracza. Różnica jest tylko taka, że przestrzeń na swojej farmie musisz dzielić z kilkoma innymi farmerami, którzy okazjonalnie pochłaniają część surowców z mapy i blokują ci kolejkę do ulepszenia budynków. Mimo że możliwe jest, żeby dzielić się kasą i surowcami, chciałem zobaczyć, jak gra będzie wyglądać przy niezależności finansowej każdego z graczy. Stardew Valley, mimo że ma sandboxowy charakter, znany również z Survivali, nie oferuje praktycznie żadnych mechanizmów, które wspierałyby wzajemne interakcje. Pod tym względem podobne jest do Barotrauma, lecz z takim wyjątkiem, że w Stardew każdy gracz po pewnym czasie staje się w pełni samowystarczalny, a przegrana od samego początku jest praktycznie niemożliwa. Dlaczego zatem graliśmy dalej? Pomijam fakt, że Stardew jest jak działka od dealera przy bardzo wysokiej szansie na uzależnienie. Mimo absolutnej pasywności ze strony gry do wspierania interakcji między nami, powoli sami zaczęliśmy przyznawać sobie odpowiednie role. Ktoś sprawdzał kalendarz, ktoś inny pogodę lub przepisy w TV. Dzieliliśmy się wiedzą, jakie najlepsze rośliny uprawiać w danej porze roku, albo jakie prezenty rozdawać ludziom w mieście. Gdy osiągnęliśmy odpowiedni poziom wydajności naszych farm, mogliśmy się wreszcie wymieniać sprzętem i tym, co udało nam się wyprodukować. Natomiast kierunkiem wspólnych działań stała się nowa lokacja. Dla pojedynczego gracza stanowiąca sporo zagrożenie utraty zdobytych przedmiotów i surowców, ale dla grupy stanowiła cel wspólnych przygotowań i późniejszej współpracy. Gracze z czasem zyskują większą wiedzę o grze. Wiedzą, jakie czynności są najbardziej opłacalne, więc rośnie ich poziom kompetencji. A im jest on wyższy, tym łatwiej podzielić się zadaniami w grupie, dobierać lepsze cele i tym samym zwiększać poziom interakcji między graczami. Gdyby jednak sama gra motywowała do takich działań, czas potrzebny na rozpoczęcie współpracy między graczami można by znacznie skrócić. Zatem gdyby Stardew nie było po prostu dobrą grą, moglibyśmy nie dotrzeć do momentu, w którym wspólne granie daje jeszcze więcej pozytywnych wrażeń. Dlatego multiplayer z przyjaciółmi może być lepszy, jeśli tylko gra wam na to pozwoli. I to na razie wszystko. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Standardowo już, jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów i dołączyć do ogryskowej społeczności, to kliknij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Na forum gracze mieli możliwość określić swoją przynależność i dało się czucić. Trochę inaczej relacje między graczami wyglądają w Deep Rock Galactic. W grze, w której skaner, jak sama nazwa wskazuje, może tworzyć linki pomiędzy platformami dostępne dla reszty drużyny. Choć celem w dalszym ciągu jest ubicie gnojka po drugiej stronie kierownicy.